do przyjrzenia broń. Wyjmujemy broń z kabury, odłączamy magazynek, sprawdzamy komorę, jeżeli jest pusta, zwolnić zamek, oddać strzał kontrolny, chowamy broń do kabury, rozładować magazynki i puste magazynki z bronią, z zamkiem w tylnym położeniu jeszcze raz okazać do przejrzenia. Aspirant Tomasz Wołynkiewicz i sierżant sztabowy Damian Majcher to dwaj instruktorzy strzelań policyjnych, na co dzień pełniący służbę w Stołecznym Wydziale Doskonalenia Zawodowego. Mimo, że ich głównym zajęciem jest doskonalenie umiejętności strzeleckich policjantów, doskonale radzą sobie także w konkurencjach sportowych, skutecznie rywalizując z najlepszymi strzelcami z kraju i zagranicy. W tym roku osiągnęliście dość duży sukces w zawodach strzeleckich Romków, no, czego dowodem jest stojący tutaj puchar. Co to były za zawody i czy konkurencja była wyższa niż w latach poprzednich? Były to 16 międzynarodowe zawody strzeleckie organizowane w Poznaniu. Była to ich 16 edycja. Komenda Stołeczna wystawiła tutaj 3 drużyny, 2 męskie, 1 żeńską. W każdej drużynie były 3 osoby. W klasyfikacji policyjnej Komenda Stołeczna zajęła pierwsze miejsce i oto otrzymaliśmy puchar od komendanta głównego dla najlepszej drużyny policyjnej. Startowało 200 osób. Była to konkurencja 20 strzałów, 2 tarcze, tarcza 22P, u góry tarcza TS-2 na dole, po 10 strzałów do każdej tarczy. Jeszcze chciałem dodać, że w klasyfikacji policyjnej najlepszym policjantem był też zawodnik z Komendy Stołecznej Policji, jak również policjantką też była nasza zawodniczka. Czym się dokładnie zajmujecie? Jak wyglądają szkolenia? Ilu policjantów w nich bierze udział? Zajmujemy się głównie wyszkoleniem strzeleckim dla policjantów stałego garnizonu stołecznego. Głównie są to strzelania programowe, sprawdziany strzeleckie z broni krótkiej, jak i z broni długiej. Realizujemy również szkolenia z zakresu użytkowania broni alarmowej dla policjantów, którzy jeszcze takich uprawnień nie mają, jak również inne szkolenia typu z siatki obezwładniającej lub takie, które aktualnie jest potrzeba. Jeszcze zawody i czy jest jakaś szansa na sukces? Następne zawody mamy w maju. Są to Mistrzostwa Policji w strzelaniu. Organizuje to Szkoła Policji w Katowicach. Tam są trochę cięższe konkurencje, dlatego że jest dobieg 100 metrów, ale mamy nadzieję, że wystawimy też minimum 3 drużyny i powalczymy o jakieś sukcesy. Jeszcze chciałem dodać, że sami organizujemy zawody o Puchar Komendanta Stołecznego Policji dla garnizonu stołecznego, które odbędą się 6 czerwca tego roku. Gratuluję, życzę sukcesów. Dziękuję.